Dobra, jedziemy, Paweł, dawaj. O, widzę cię! Ja nie mam dźwięków w grze. Ja mam, nieważne. Lecę za tobą. No już mam, musiałem się zgłosić, że... Przestań wracać. Lecimy do tej pałupy tutaj. Jezus! Justyna Podolak, witam, pozdrawiam was. To jest ładne tło. Miłego wieczoru. Dzięki, pozdrawiam cię, Justyna Podolak. I Piegusek. Jezus, Piegusek jeszcze coś wysłał. I zgubiłem cię, nie wiem, gdzie jesteś. Gdzie ty jesteś? Kuźwa. Nie mogę się znaleźć. Tyś gdzieś tam poleciał, krzywo? Poleciałem w ten, na kemping. Okej. Okay. Nie, pod wędzą mi. O, zwędziłem. Czekaj, muszę... No ej. Ja muszę się położyć na chwilę. Dammo, man. Chwilę się położę, bo przyszła jeszcze jedna donacja. Ja muszę ją przeczytać, to jest ważniejsze od gry. Siema, ostry Pawełku, w końcu grasz z plagą w H1Z1. Pozdrawiam ciebie i Plagusa. Piegusek 90. Dziękuję ci, Piegusku. Pozdrawiamy cię, oczywiście. Paweł, gdzie ty jesteś, typie? Gdzie ty jesteś? To jest bardzo trudne pytanie. Więc... Było 5 osób, wylądowały 3 obok siebie, a 2 zaginęły. W tym Paweł zaginął, oczywiście. Chwila. Czekaj, no połóż się, grubasie. Wow, SMS-ka! Poważnie? ProGamer, elo, Paweł, pozdrawiam. Aha, powracam z donajcikiem dla ciebie. Dzięki, ProGamer, pozdrawiam. Jestem Ziomek, w H7 jestem, dokładnie. Ale jesteś gdzieś w polu, czy przy budynkach? W polu jestem. Przy aucie. My całą czwórką się już znaleźliśmy, nie? Kuźwa. Masz auto? Widziałem. Wow, niezbyt. SMS-ka! My jesteśmy w H7 też, czekajcie, Paweł. Po prostu Ania nagrywam. Pozdrawiam, a mój nick to mój kanał na YouTubie, ile będzie trwał live? Jezus miera, czemu taki długi donate? Nie jestem w stanie przeczytać tak szybko. Jejciu. Oh my god, czekaj. No, już do mnie strzela. Już tak szybko? No. Nie będzie trwał live, więcej wow. Tego, abym chciała. Pozdrawiam ekipę. Paweł. Kiedy Who's Your Daddy? O. To było. Co zrobiłeś? MLG Total. Zabiłeś kogoś? Dary, ty był na wzgórzu, tam wiesz, 3 piksele, a ja buch, headzik leży. Od razu po prostu heada dostał, uciszyłem gnoja, nie? Dobra, to w takim razie dziękuję ci, Aniu. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Stary. Ty też masz pozdrowienia? Co to jest taśma? Jaki typo, nie? Dobra, niech mi liczą, oni liczą czas, ile przeżyje. Liczą ci? Ho. Czekaj, gdzie jesteście? Powiedz, gdzie jesteś, powiedz. Jesteśmy nad rzeką. Nad rzeką? Nad rzeką, ale w którym sektorze? No w tym H7, Paweł. W H7? Lądowaliśmy w tym samym sektorze, tak. Nad rzeką. Holender, a rzeka jest północny... Północny... Wschód, tak? Północny, czekaj... Idź nad rzekę po prostu na tym sektorze i czekaj, znajdziesz nas. Nóżki mi się blokują. Północny, chyba tu. Idę. Pa. Dobra, lecę. Pa. Dobrze, ufam, że znajdziesz nas, Paweł. No są jakieś zwierzęta? Nie, to, albo to wy jesteście. Nie, czekaj, zaraz zobaczymy. Nie liczcie mi czasu, ej, nie liczcie mi czasu, absolutnie, nie liczcie czasu, proszę was. To jest bardzo ciężka gra. To nie jest takie proste. Nie jest lekka gra. Jezu, nad rzeką jesteście, kurde. Dobra, wiem, czy tam jest jakiś płot w pobliżu? To jest rzeka. Rzeka to jest wystarczająca informacja. Kurde. Nie chcę ogarnąć już. Idź nad rzekę. Kurde, w H6 biegłem już. O nie. To jakim nie... cudem, gdzie jestem w H6? Czekaj, H... 6. H7 nad rzeką. W H7, czyli... Patrz na... Czyli muszę biec na wschód. Nie, na południe. Gdzie jest południe? S. Ja go trafiam. S to chyba tędy. To będę biegł wzdłuż rzeki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Czekam, że coś znajdę po drodze. Rzeki, ratujcie mnie. Jakby co reanimuj, dobra? Nie da się. Co się nie da? No ja się nie pytam. Ty masz mnie reanimować. Jakiś defibrylator. Nie da masz się, Paweł. Jakiś, albo strzykawkę, wiesz, cokolwiek. Nie da się. O, rany. Musisz ogarnąć. Co ogarnąć? Nie da się. To jest poważna gra, Paweł. Poważna. Nie da się koniec. Nie da się. Co się... No jerona. No jest enemy. Coś tam ktoś krzyczał. Patrz. H7 nad rzeką. Są domki i my w tych domkach jesteśmy. Jezus. I widzisz już mniej więcej co kolejne. Wow! SMS-ka! ProGamer, pobijamy rekord. Jaki rekord? Dzięki za donację, pozdrawiam. Nie wiem, jaki rekord chodzi. O donacji czy co? Nie wiem, Paweł. Właśnie nie wiem. Chyba czasu śmierci. Ło! O, jestem w H7 przy rzece. Wyrwałem. Ale H7 dopiero... Ja dopiero wszedłem na H7 podczas rzeki, blisko rzeki. I biegnę wzdłuż rzeki cały czas. Tak. Jakie chatki? Nie, kot mi w las. Idź sobie. Czekaj, jakie chatki? A to są takie no, drewniane... Chatki nad rzeką, no. Tak, takie bardzo, bardzo blisko te drewniane, tak? Tak, okay. Zaraz nad rzeką, nad samą wodą. Dobra, widzę chatki. Git, teraz uważaj, bo my tu mamy wrogów.
No co ty, kurde, to po co tam idę? Ja tam nie mam broni nawet. Do nas idziesz, no. Nie masz dobra. Broni jeszcze? No nie mam, skąd miałem wziąć broni, jak ja w polu wylądowałem? Nie wiem, no ja znalazłem. No kurde. Wiesz co, jak ja biegam, biegnę po tym, po plaży, to nie znajduję gnatów. No. Mam go, drugi leży. Dobra. Oczyście teren, to ja tam przyjdę. Good job. No Paweł, dobra, to też chcesz powiedzieć, czy ktoś będzie. Dobra, wow, biegnę tam. Sejemy, o, teraz jestem w I7, kurde. Gdzie jest I7? I7. Jesteśmy H7. H7. Nad rzeką. H7 w dolnym, prawy dolny róg, tylko się styka z rzeką w H7. Aha, tylko... dobra, widzę. Widzisz, okay. Tam my jesteśmy. Czyli w złą stronę biegnę. Dobra, płyn mamy. Paweł, ty nie widziałeś rzeki na tej mapie? No proszę cię, no jest rzeka duża, ale proszę cię, taki mały fragmencik. Zapomniałem tam. Zapomniałem. No, to ledwo widać na mapie. No. Proszę mi dać GPS-a w tym momencie. Zapomniałem. No. Mnie to trzeba wysłać śmigłowiec. No proszę wiem, wiem właśnie, zapomniałem. Proszę mi śmigłowiec wysłać, ja nie znajdę tak łatwo. Czekaj, gdzie to jest? Tutaj gdzieś, dobra, biegnę dalej. Okej. Okay. Obok jest most jakiś? Nie wiem, Paweł, to jest... Tak ci podałem ściśle koordynaty, że już powinieneś trafić. Naprawdę, Paweł. No proszę cię. To jest... Masakra jakaś. Gdzie jest w ogóle ta rzeka? Co to jest? Ja pierdolę. Znaczy rzekę widzę, ale w sumie widzę most. Czekaj, jaki most? Co to jest? Połóż się stary, połóż się na chwilę. Chwila, czekaj, jakiś most tutaj jest w ogóle. Gdzie ten most? I 7, to ja znaczy, że gdzieś tu przybiegłem chyba. No, dasz radę, Paweł. To teraz jesteś tutaj? Na I7? A tu jest zakręt. Do I7 to jesteś bardzo blisko, my jesteśmy na H7, to tylko przebiegnij w lewo po mapie i już jesteś, no. O. Paweł. Syreny się włączyły, ratuj się kto może. Run for your life, o! Wow! SMS-ka! Aha, rekord donacji pobijamy, napisał mi ProGamer. Dobry pomysł. No nie, typ się wylogował u nas. Paweł, zostałem tutaj sam, my we dwóch zostaliśmy. Tak? Jak to możliwe, że oni się wylogowali? A, już wiem, dlaczego się wylogowali. Czemu? Paweł, w takim sektorze, że jesteśmy w dupie. Widzę cię. Generalnie. Widzisz mnie? O, widzę, dobra. Wow! Myślę, że dlatego się wylogowali. Mati 6G, tak, elo, Paweł i Plaga, pozdrawiam serdecznie i powodzenia w grze. Dziękujemy, pozdrawiamy oczywiście, łapeczki dla ciebie. Łapeczki? Tak. Masz broń, to mnie broń. Ja mam nie będę cię bronił, uciekam za gazem. Biegnij na N. Biegnij, Paweł. Na N. Co to jest na N? Na N biegnij. Kierunek N. No. Na górę mapy. No obok jesteś, to obok ciebie biegnę, chłopie. No to biegnij na N, w tamtym kierunku, co ja biegnę. A, dobra. To spinaj. A co jest tak źle? No, goni nas gaz. Myślę, że może być ciężko, wiesz, bo mamy dobra, okay. Dwa sektory do przebiegnięcia. W sumie NNW jakieś takie mamy biec. Aha. Dawaj. No to czemu ja biegnę? No, ja to w ogóle... mogłeś się do mnie biec. Ja bym mogłeś wylądować z nami. Oni się już wylogowali. Stwierdzili, że już nie mamy szans, żeby to przeżyć. No. Aha. Dobra. No. Okej. Okay. Tak w skrócie to tak się właśnie stało, Paweł. Dobra, a może wszyscy zabijemy się nawzajem, zanim my dobiegniemy. Znaczy, zanim nas zabije gaz. Czemu tak szybko biegniesz? Na shifcie biegnę. Ja też biegnę na shifcie, ale biegnę wolniej. Tak się nie robi. Wiem. Butów może nie masz, a ja mam. Jak się wysyła donacje? Na dole w opisie macie wszystko. U plagi też, tak? Czy nie? Tak, oczywiście. No, w opisie wszystko też. W opisie wszystko mamy. No, no. Wypisane. Jezu, a ty zapierdzielasz. Niby takie krótkie nóżki, ale widzę, forma jest. Elegancko. Opa, napierdzielam pewnie, że tak. Może znajdziemy jakiegoś kładzika po drodze. Fajnie by było, ale coś trzeba zginiemy. Wow! SMS-ka! Proszę, nie miałem szans na przeżycie. To znowu ja, Paweł graj z Plagą jako ster cytrynki. Pozdrawiam jeszcze raz ciebie i Plagę. Ludziki 10. Dzięki, pozdrawiamy. Nie wiem, jak się gra na ostre cytrynki. Paweł, jeszcze jeden sektor do przebiegnięcia mamy. O, H7 jesteśmy. No to tam, gdzie byłem wcześniej. Miło. Wow! SMS-ka! ProGamer. Powoli do rekordu. Dzięki. Łapka. Jak patrzysz w jakimś kierunku, to w prawym górnym rogu pokazuje ci się kierunek, w jakim patrzysz, no nie? Teraz biegniemy na WNW, no nie? Tak? Widzisz? Nie, NW. No to na NW, no to na tej podstawie jesteś w stanie oszacować, gdzie masz biec po mapie. No to wiem, to ja tak sobie szacowałem, tylko wiesz... Ja szacowałem, znaczy ja źle zdefiniowałem, gdzie jesteście. W ogóle tutaj bardzo ktoś brzydko na ten... Muszę to powiedzieć. Paulinko, tak się nie robi. Paulinka mnie zaczepia. Napisałem mi, cześć, tyle tu bisiu.
Teletubbies i to jest tak brzydko? Znaczy nie wiem w sumie. Gorzej jakby napisała Tinky Winky, to byłoby już wiesz. Biegasz w skinie Teletubbiesia. No proszę cię. Wulgaryzmodzie. No w sumie masz rację. Coś w tym jest. Ja to nawet ani gaz się rozprzestrzenia. Gaz is spreading. Tak, Paweł, właśnie. A faktycznie. Dobra, już prawie jesteśmy. Jeszcze pół sektora, Paweł. Pół sektora wbiegamy na 6. Bezpiecznie. Już jest. Chciałem powiedzieć. No wiem. Ale gaz jest za nami. Na końcu tej łąki już jest gaz. Nie wiem, czy widzisz tą chmurę gazu, która za nami leci, ale leci. Tak? Tak. O, oh, fuck, faktycznie! O, oh, ciśnij! Biegnij mały! Camping, może będzie jakiś kładzik, dobra. Będzie kładzik. Proszę, proszę nas dopingować na czatach, bo wtedy będziemy szybciej biegli. Może się uda. Kłada. Okej, okay, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć tylko, Tinky Winky miał... A, czerwoną torebkę miał? Faktycznie, dobra. Nic tutaj nie ma. Nic nie ma? Nic, biegniemy dalej, no. No jak biegniemy dalej, ja jestem z tyłu już. Czemu tak powoli no to biegnij za mną. A ty powiedz mi, im wyższy poziom, tym szybciej postać biega, czy nie? Nie, mam buty lepsze od ciebie. Znalazłem. Aha. Cicho biegi tak zwane. Szybko znaczy, biegi tak zwane. O kurde. Dasz kurde, radę, to już jest za mną. G6. Spoko, poradzisz sobie. Biegnij. Jesteśmy w G6 teraz. Dobrze. Słyszałem chyba pojazd. A ten pojazd tam nie działał żaden? Ła! Strzelają! Nie strzelaj, kurde! Poczekaj! Dostałeś? Tak. Przyjedzie mnie. Bardzo. Frajer. Dobra. Dość mocno dostałem. Do ciebie, najwyżej dość mocno też. Dostałem. Dość mocno dostałem. Wow! SMS-ka! Zapomniałem pozdrowić. O, nie, pozdraw Paweł i Plaga. Dzięki, ProGamer. Dobra. No, nieźle, ale nas pocisnął. Znaczy mnie pocisnął. Ale gaz się rozprzestrzenia tam już, to już tak słabo. No, bardzo rzeczywiście. To już taka śmierć będzie za chwilę dla was. No. Biegnij, biegnij. No teraz mi zaczęli dopingować, wiesz. Biegnij, dawaj, dawaj. Pewnie, że tak. Już biegnę. Oczywiście. To już leci. Już lecę. Chyba przeżyjesz. Willy Pili mi zabił, niestety. Tak? No. Willy Pili? Willy Pili. Może zranimy mnie. Wiesz tak, wiesz, ręką masaż serca czy coś tam, wiesz, w klatę taki. Nie da się. Taki pocisk w klatę, wiesz, coś. Nie da się. Reanimujący. O, przetrwałem podobno 10 minut 59 sekund. Tak? No. Nieźle jak na pierwszy raz. No, szczególnie, że w sumie większość czasu gdzieś na włące leżałem i czytam donacje, ale jest dobrze. A, to dlatego może nie zdążyłeś, bo się zatrzymywałeś. No, w sumie rację. Okay. Dobra, okej. Okay. Także tymczasowo wychodzę z domeny i czekam na ciebie w takim razie. Spoko. Ja jednak uciekłem, więc ale długo pewnie nie pożyję, bo te typy się gdzieś tu kręcą. Typy chodzą. W ogóle gościu no, autem, radiowozem. Chciałem radiowozem przejechać na początku, nie? A tak słyszę auto. Kurczę, co jest grane? No. Właśnie. Długa donacja przyszła. Znowu jakaś. Słuchaj, Plagi, a daleko zajdziesz. Pozdrawiam, jeszcze parę donatów wpadnie. Mama ma dziś wypłatę. Piegusek 90. Okej, okay, dzięki. Słyszysz, mam się ciebie słuchać, tak mi napisał. Że potem daleko zajdziemy wtedy. Aha. No, to dziękuję, pozdrawiamy. A, skończyła mi się amunicja, dobra. Biegnę na nich z maczetą. Z maczetą? Dziki ty. No. Nie, teraz jak wyląduję, słuchajcie, jak teraz wyląduję, to muszę zbierać rzeczy. To nie jest tak, że będę leżał w trawie czy to donacje. Wyląduj z nami, nie? Tak, to jest przede wszystkim najważniejsza rzecz. Ale akurat wtedy, wiesz, leciałem za tobą i w pewnym momencie gdzieś skręciłeś i przyszła donacja. Ja skręciłem głowę w drugi monitor i... Dobra, niestety, nie niestety. O, Mati 6G, elo Plaga, teraz u ciebie dam donata, pozdrawiam. O. Wingardium Leviosa. Aha, dzięki za donate, ziom. Byłem 47. Wingardium Leviosa. No, Leviosa. Tak. No. Dobrze. Kroimy kolejny meczyk, nie? Dawaj, dawaj. Dobrze nam poszło. Dobrze nam poszło, słuchajcie. Bardzo dobrze poszło. Osoby. O, przestraszyłem kogoś na czacie. Bo krzyknąłem. Czujesz to? A? No, trochę się tam wydarłeś. Wydarłem się, patrzę. Tak? Przepraszam. Przepraszam, nie będę się darł już. Dobrze. Jak nie będą mnie zabijać, to nie będę się dar. Zaproszony jesteś, find group. I okay. Czekamy. Inkweju 579. Dobrze, elegancko. Jak co chodzi, tutaj kluczyki od auta mi piszą, żeby zabrać. To jest prawda? No, się zabiera klucze od auta, że ci ktoś auta nie ukradł. A co, miałeś auto? Nie, nie, nie miałem auta, nie miałem auta. Aha. No w sumie racja. Pewnie i tak ja będę prowadził, więc luz. No lepiej ty prowadź, bo wiem, że bardzo łatwo jest wysadzić ten samochód, tak?
No, łatwo jest. Bardzo łatwo, wystarczy gdzieś tam przywalić podobno i samochód niestety wybucha. No, trzeba koziołkować, przywalić to nie, ale koziołkować trzeba. No to mówię, przywalić. Ale przekoziołkować łatwo. No, także bardzo szybko później leci. Co pijesz? Właśnie, ej, właśnie teraz ten. Zawsze w kubku piję, a teraz wziąłem, wiesz, coś takiego dziwnego i przez kubek. Bo w ogóle no. Ta woda jest zielona taka jakby trochę, nie? Jak zielona woda? Co ty mówisz? No tak, to co pije jest takie zielone i prześwituje, po prostu green screen wycina automatycznie. Aha. I po prostu to się takie zrobiło buty. Takie transparentne i widać grę. To nieźle. Śmieszne, nie? Tak. Czyli co pijesz? Powietrze? No nie, to jest ten, nie mogę powiedzieć. No powietrze. Nie, to nie jest powietrze. Bo prześwitujące jest w kamerze. Znaczy nie, delikatnie widać, to jest tak jakby dziwne. Tam troszkę wody, a troszeczkę w środku takie dziwne coś pływa. Aha, tak. I jak mam green screen i to jest taki zielonkawy, to wygląda jakby trochę wody było, a trochę jej nie ma. Aha. Tak jakby jakaś. Albo nie, inaczej. Woda z zieloną kostką lodu, o. Aha. Tak to wygląda. Takie buty. Co ten Paweł? Co ten Paweł bierze? Normalnie Tinky Winky. Dokładnie. Ok, jesteśmy w kolejce 130, tak? 130 pozycja. Czyli zaraz dołączy nas, tak. Ok, czyli no tak, bo tylu graczy mnie nie chce dołączać, także. No. Niestety, o tej godzinie to się troszkę długo dołącza do gry. Za dużo graczy jest. Nie ma lipy, tyle to jest nic. Pikuś, mówisz? Jest gorzej czasami? Nie, mówisz, że w zasadzie nie jest tak źle. Tak, gdyby czasami jak się szuka meczu, to ile się czeka. W sumie a racja. Tutaj wiesz, że jesteś w kolejce i czekasz na akceptację. Joint, i tyle. Accept. Znalazł no. Coś. Tak by trochę ciekawiej, znaczy ciekawiej, no wygodniej się tutaj szuka na pewno gry, nie? Bo klikasz przycisk i się czekasz i tyle. Plus. Mam dobra, delikatnie większe opóźnienie niż plaga. Cel to z tego względu, że zmienimy funkcję. Bo są dwie opcje. Bardzo małe opóźnienie i nieco większe opóźnienie kątem tego, żebyście nie mieli renderowanego odcinka. W sensie, żeby wam się nie bufurował. Tak, bo tłumaczę, coś nie chcę mówić na dwa czaty bezpośrednio. Kwestia jest taka, że po prostu w tym momencie nie ma możliwości, żeby osoby ze słabszym internetem miały problem i żeby im film się bufurował. W żadnym wypadku. Stąd jest różnica. Delikatniejsze opóźnienie, ale plus dla osób ze słabszym internetem. Jej! Jesteśmy w grze. Okay. A bo w sumie też ci powiem, bo tam jest informacja na czacie przyszła, dlatego może ten, chciałem się wyciszyć, ale odnośnie buforowania, odnośnie opóźnienia. Ty masz mniejsze opóźnienie niż ja, z tego względu, że tam zmienimy sobie opcję. Ty masz chyba najniższe opóźnienie ustawione, co nie? Tak zgaduję. A ja sobie ustawiłem te większe opóźnienie, żeby po prostu osoby ze słabszym internetem po prostu nie miały problemu. Wow! SMS-ka! Na ulicy żyła... Żyła, jak tej żyle pękła żyła, to ta żyła już nie żyła. Pięknie, dobra, lecimy. Bardzo ładnie, dzięki. Teraz pełne skupienie. Dobra. Hello guys. Hello. Hello guys. Czekaj, dobra, Jezus. Widzisz mnie? Tak, widzę. Lecimy do tej bazy. Ale weź nie skręcaj tak, bo ja cię zgubię zaraz. Nie zgubisz mnie, widzisz bazę wojskową? Widzę. To leć do bazy wojskowej. Dobra. Jak mnie zgubisz, to leć do bazy. Tam lądujemy, tam napierdzielamy. Będzie ciężko, bo pewnie tam dużo ludzi wyląduje. Nie wiem, Paweł, same zielone lądują. Widzisz, ja tego nie widzę. Czekaj, już zaraz będę. O, jesteśmy wszyscy. Uważaj, ląduje gościu jakiś tu obok. Gdzie? Za nami, tam przed wejściem, przed głównym wejściem wylądował. Do czego wejściem? Okej, słuchaj, kurde, no bramą, główną bramą. A, bramą. Tak, czy jak zeskoczę, to się zabije z sufitu? No skacz, nie zabijesz. Tak? O, karabin znalazł, kurde. Nie wiem, nie ufam ci. No Paweł, skacz. No, 88, no i mam 86% już. Tak byś nie strzelił inaczej. Dobra. Nie ląduj na dachu. Musiałem być combo. No wiem. Combo man. Jesteś dobry combo man. Pyk, pyk. Witam plaga, jak tam było ciekawe. Dopiero biegnij. Przyszedłem, pozdrów Pawła. Paweł, masz pozdrowienia. O, dziękuję, od kogo? Pana drog. A, dobrze, dziękuję, pozdrawiam. Było ciekawie, na przykład Paweł zginął. Ja też nie, zginąłem. To nie było ciekawe. To nie było ciekawe. Grajmy razem. Może coś się uda. No, tym razem wylądowaliśmy w jednym miejscu. Czy ja mogę znaleźć jakąś broń w końcu? Poważnie, nie masz żadnej broni jeszcze? No nic nie znalazłem, wszystko żeście pozbierali. Chodź, pokażę ci. O, mam tutaj, widzę. Czekaj, mam łuk. Łuk mam. Łuk ma! Chodź ze mną! Kurde. No bo ja dopiero z dachu zeskoczyłem, musiałem obejść cały... Tak zginiesz? Musiałem cały budynek ten obejść. Kto to powiedział? Nie wiem. Nie słyszałem. To nie wiesz. Mam wyciszone troszkę, wiesz, tak ten... Ale to w grze ktoś powiedział i tak zginiesz? Wow! SMS-ka!
Czika, czika, elo i pytanko, kiedy będziesz w Łodzi? Pozdrów Annę i Antka. Pozdrowienie dla Anny oraz Antka. Czika, czika. Dzięki za donację. Ty mnie zaprowadziłeś tam, tam jakaś broń była w końcu, czy nie? No była, ale to już poszedłem sobie. Aha. Bo oni już wychodzą, patrz. Cały team już się ogarnął. Trzeba, Paweł, działać szybko. Jak szybko? O, tak jest! Szybko. Masz pistolecik? Czekaj, coś znalazłem. Dobra, mam pistolet. Wezmę jeszcze topór. Coś tu jeszcze jest? Kolejny łuk. Równo bramą. Co to, szmata jakaś? Co to nie, jest? I znowu kolejny jesteśmy łuk? W polu dobrym. Bez sensu. Dobra, biegnę do was. Jak, dobrze, jak zginę, to będę krzyczał. Okej. Tu. A przeładuj. Kurde, by było. To przeładuj. Zapomniałem przeładować. Plecak masz? Tak, nie. Wziąłem. Znaczy nie znalazłem nawet, nie zdążyłem. Także żeście szybko przylecieli. Wiesz, ja wylądowałem. No, szybko przylecieli. No proszę cię, ja na dachu. Ale nie, ja na dachu wylądowałem, musiałem zejść z dachu, później musiałem obejść cały budynek dookoła. I wszystko było pozamiatane. No proszę cię. Ja mam inny poziom niż wy. Ja w ogóle dzisiaj jestem takim. Taki rookie. Rookie nuki. Guys, we need to go charge. Guys. Hey. Wiesz? Do nas? Coś tam. What? Jesteś, dobra. Yeah, we need to go charge. Go charge, guys. Ah, okay. Follow me. Okay. Follow me. Follow me. Chodź, jak oni pobiegli już daleko. Okay. Guys, follow me. Dobra, czekaj. To jest coś. Nie, to no, jest coś. No, it's wrong way. Guys, go to church, man. Wrong way, guys. To za typ w ogóle, bo on do gazu chce iść. We have to run from gas. Okay, go. Okay, dobra, to biegnę za tobą. Polityk, cześć Plagusie, to ja słyszałem live'a Admirosa Leviosa. Dzięki za donate'a, sio. Nie krzycz jak mała dziewczynka, chciałem powiedzieć, nie wiem, że no nie w ogóle. No co, no to przestraszyłem się, mnie strzelił. Biegniemy, Paweł, chodź. Biegnę. You have any spare rifle? Jest taki pogłos, jak ty mówisz. Nie, chyba nie. Chyba nie, bo nikt nic nie powiedział. Pewnie nie mają. Chodź, Paweł, chodź. Ja przeładowałeś tę broń? Tak, tak, przeładowałem już. Idzior. Połowa sukcesu. Broń i przeładowana broń. Ja nagrywam. Pozdrawiam Pawła i ciebie. Kiedy who's your daddy? O, dzięki, pozdrawiamy. A właśnie też mnie to zapytali, who's your daddy. No, who's your daddy było wczoraj, bo przedwczoraj chyba. Chyba u ciebie. No, u mnie było, tak. Ale trzeba więcej. To ogólnie wiesz, że to odcinek Halloweenowy, wiesz, potem aktualizacja. Co się stało? Ktoś strzelił? No, ktoś strzelił. A do kogo? Nie wiem, do siebie. Aha. Spoko. Tu. W tym mieście już będziemy w miarę bezpieczni. No strzela. No napierdzieć, jak jest za tobą? Co to w ogóle jest? Jakieś Polaczka mamy, nie? Chyba tak, to mi się wydaje, czekaj. Leon jaja salu. Leon, ogarnij dupę. Jezu, on powiedziałeś dosadnie, oh my god. Co umiem powiedzieć, Paweł? Dupcie? Nie, drogi Leonie. Chciałbym z tobą porozmawiać na temat twojego strzelania. No. Otóż, nie bardzo mi się nie podoba, jestem wielce niezadowolony i zniesmaczony twoją postawą obywatelską w naszej obecnej sytuacji. Czy moglibyśmy zmienić obecną sytuację i abyś przestał strzelać? Na przykład, jest, nie? Tak. Na pewno byście się dogadali, nie? Pewnie mi strzelił Heda, nie? Od razu. Możliwe. Nie. Okaże się, że on siad the fucka, i niestety, zginąłeś, Paweł. Zdarza się. No. Okej. Okay. Tak. Oho. Skyblock. Cześć Piotrek. Siema czaty. Pozdrowienia dla Pawła. O, Paweł, masz pozdrowienia. Dziękuję, pozdrawiam. No. Ale to ty nie dostałeś pozdrowień? Mi tylko cześć powiedział. A, cześć, tak? Pozdrawiam. Dobra. No pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dziękuję. Pójdziemy tutaj do tego. Do posterunku, może będzie jakieś autko. Znaczy, powiem ci szczerze, gdyby nie była taka wojna tutaj. No, to co? To jakbym zobaczył takiego gościa w takich majtkach, to bym też go zastrzelił. No. Mówisz, zastrzelił gościa w majtkach. No proszę cię, taki półgolas. Goły, okradli go, a ty byś go zastrzelił. Dobry Paweł. Czekaj, no i co mi zabierasz? Złośliwcze. Za wolny, masz tam hełmy, weź se hełm. Masz hełm, widzisz? Gdzie jest hełm? O, jest, faktycznie. Leży. A kacza. To jest kask zwykły, nic więcej. O, kask, hełm, masz. Tu masz plecak, taśmę. Buty masz lepsze. Możesz sobie wziąć od razu. O, buty lepsze, elegancko.
A, tu jest AR, wiesz, że AR-kę? Chodź, masz karabin. Czekaj chwilkę. Albo tam cię sobie. Łuk zamienię na pistolet. Może się przydać. Wiesz, że akacza? Akacz, gdzie jest akacz? Chwilkę, już. Tutaj. A czekaj, tu jest więcej amunicji, wezmę amunicję jeszcze. Tak, weź sobie tego akacza i lecimy, bo ci ktoś zabierze zaraz. Gdzie jest akacz? Tu leży. A faktycznie. Niszy taba i go znajdziesz. Dobra, i lecimy, chwilkę. Paweł, bo opada. Dobra, nie wiem, mam akacza. Dwa karabiny, jak nie mam dwóch karabinów, ale. Okej, okay, czekaj, muszę poprzeładowywać sobie broń. Dobra. Tutaj tak samo. Okej, mam akacza. Cóż, wybiegliście? No, mówiłem ci. Kurde, wiesz, chodź. Szybko. Chodź, 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 chodź. Możesz biec i przeładowywać. To wiesz, dobra, 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 idę, idę, idę. Spokojnie, spokojnie. Jesteśmy wszystko pod kontrolą. Czemu kucasz? No. A jak myślisz? Coś idzie? Paweł! Paweł, pomyśl! Coś strzelało do ciebie? Nie. To a mogę wejść? No, follow me, fucking noobs. Go! Co? Że mamy biec za nim? Co ty? Biegniemy się my ten. Okay. Zakazam mu się. Tam. Piegusek napisał, że te twoje ogarnij dupę do tego chłopaczka było bardzo dobre. Podoba mu się. Daj lajka. Tak uważam, że to było lepsze od twojej paplaniny. Nie, no faktycznie. Zasadne na temat. Krótkie żołnierskie słowa, Paweł. Ogarnij dupę. A to nie jesteśmy żołnierzami przecież, jesteśmy. Jak to nie? Tu wszyscy zginą, Paweł. No wiem, no to jesteśmy po prostu ofiarami, a nie ofiarami wojny, a nie żołnierzami, proszę cię. Ty możesz się nazywać ofiarą, ja nie. Czemu nie wziąłeś plecaka? Nie mam żadnego pojęcia. Nie wziąłeś plecaka? No nie, nie wziąłem. Nie widziałem, zapomniałem. Gadałem sobie, czytałem czaty. Paweł, podejdź ten. Tu, chodź tu, masz plecak, pa, tu leż. Wow, SMS-ka! No, nadal po wojaku serduszkowy maniaku? Paula. Aha, rozumiem, po piwie, o to chodziło. No, jesteś trochę taki po wojaku. Nieprawda, Paweł. Nieprawda, ale po dziękuję, pozdrawiam. Nie jestem tu po wojaku. Tu masz amunicję do akacza. Nie chcesz? Dobrze. Wezmę. Wow, SMS-ka! Ludziki 10 napisały, żeby więcej GTA z tobą. W ogóle nie fajne odcinki są. Kiedyś na pewno. Także dziękujemy, pozdrawiamy. Oczywiście, że tak. O, amunicja do akacza. More and more. Co to jest? Dokładnie. Mam Paweł. No to się przyda. I'm on the car. Będą strzelali, to się chowaj za drzewem czy coś. O, znalazł auto. Może ty znalazłeś wcześniej radę gdzieś? Ale nie było kluczy. Aha. Ty, a na przykład jest taka szansa... auto. Można tak jeździć cały czas? Na przykład, żeby nas nie trafili? No jest taka szansa, ale paliwo się kończy, Paweł. A. Można grać tak sneaky biki do samego no właśnie końca, wiesz, żeby schować wiesz, się. Tak, dokładnie, schować się albo coś na desy, nie? Żeby po prostu przetrwać. Ja mówię, że tak można grać, ale to nie jest ciekawe granie. To znaczy, to czas leci, a ty tak, nic nie robisz. Wiem, ale chodzi o King of the Kill, czyli król zabójców tak naprawdę, nie? Dobra, Paweł. Dobra, chodźmy. Jest dobrze. Będzie git. Dobra. Biegnę za tym fasolką. To nikogo nie widać, nie? Za ten Jungle Bean. To jest dziwne. Może się pochowali. Tu nie ma. Ale 58 osób zostało już tylko. No, mimo wszystko. Dobra, ktoś spokojnie, bo coś musimy uważać teraz, bo to jest budynek, jest dużo. No, solidna argumentacja. Dużo kryjówek jest. Przejmę, to budynek. To jest budynek, no to wiesz, to nie wiadomo. Baga, to budynek! No przecież ja ostatnio kościa zabiłem w takim budynku. Bo się skitrałem. Okej. Okay. O, do kacza, wezmę sobie. Zawsze się przyda. No, dobra. Mam taśmę, jakby co jeszcze. Jakąś taśmę znalazłem. O. Idziemy, Paweł. Idę. Otwarte drzwi, czy ktoś to mógł lutować. Znaczy inaczej, o, czy w grze śmierć. Wszyscy o. Zawsze. Znaczy inaczej, wszystkie drzwi są zamknięte na starcie, rozumiem, tak? A. Dobra. Myślałem, że to jest losowo, nie? Że czasami są otwarte, czasami zamknięte. A to warto wiedzieć taką rzecz. To jest duża podpowiedź. Wszędzie są potwierdzone. Także ostrożnie. Py, stoimy razem wszyscy.
No, trzeba się trzymać razem, Paweł. Presy zeszeduje plecak. Byś mógł się rozejrzeć, to było super. O kurde, to jest dziura w ścianie, w ogóle teraz zauważyłem. Także ktoś może tutaj mam pancerz? Nadejść. Będę mam pancerzyk. Masz dobra. Bandaży dużo? Niezbyt. To zrób sobie. Crafting. Bandażyki. W sumie nie mam z czego. Chyba. Zeszeduj sobie koszulkę czy coś. Tutaj pełno ciuchów leży zawsze, także. Tak? Aha. Znajdziesz coś. Here's the car. Guys. Co? Car. Car? Ale co, że powiedział, że jedzie czy że widzi? To jest. Gdzie to? O, jest auto, no. Gdzie są klucze? No keys. No keys. Yeah, I get it, no problem. Dobra, ma klucze, chodź. Dobra, okej. Okay. I see you. A zepsuty chyba. Może odpalić. A, jest, dobra. Pani. Tak. Chociaż nas widzi. O, gaz, kurczę, już ja cię widzę z daleka. Jesteśmy bezpieczne już, tak, żeby... Czy ja mogę strzelać z tej pozycji też? Tak. Świetnie. Normalnie do przodu i po bokach, tak? Nie ma problemu z tym. Go S. Eskę, kurde. Right, turn right. On S. Burka, burka. Co za typo. Dobra, na E też może być. No to powiedzmy, że na południe. Yes. South i tyle. No, tu też możesz powiedzieć, Paweł, przecież masz mikrofon, ty. A którym się mówi? Co jest grane? Na myszce, na scrollu. A przytrzymać scrolla trzeba, że mówisz, tak? No. Dobra, okej. Okay. Profesjonalny gracz ze mnie. Jeszcze klawisz login ogarnąłem. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze jedziemy, jest spoko. Nie, bo ja dzisiaj na scrollu robię coś innego, wiesz? No. Dzisiaj na scrollu miałem hack. Jak grałem. No. Ale nie grałem. Dobrze nam idzie na razie, Paweł, co? A w innej grze. Się rozdzieliliśmy troszeczkę. No troszkę się rozdzieliliśmy, ale czekaj, 2, 4, 5 osób jest, także jest okej. Okay. Wszyscy żyjemy. Nie, on zaraz rozwali to auto, zobaczysz. No powiedz mu slowdown i tyle. Paweł, ja mu sam mu tego nie powiesz. Zadam ci drugie to pytanie. A, dobra, bo nie pamiętam. No. Scrollem w razie czego, dobra. No jakiś typ mówi po polsku, no. Nawet nie wiem, który to. Halo, Leon. Halo, Leon. Leon nie chce z nami gadać, zdecydowanie. Dobra. Jak tam? Ogarnij sobie amunicję. A, bo ty nie wsiadłeś. Dobra, to już wysiadam, już idę. Nie no, teraz to już chyba wszystko przeszukałem. Tak? Wszystko jest? Okej. Okay. No, trzeba sobie, wiesz, ogarnąć amunicję jak najwięcej, nie? Dobra. Jezu, zalunga pierdziela nieźle, nie? Tak zwany. Gusek mi napisał donację, w której podobno... informacja, że podobno diabeł jak grał z tobą, to kogoś drzwi zabiły. Mnie. Go east. Go east, man. Dlatego, że dobrze gram. Tak. Mnie drzwi zabiły, był błąd. Z Maxem jak grałem, to też mnie drzwi zabiły. Tak, spoko. Nieźle. No zdarza się, różne rzeczy się zdarzają, także. O kurde. Dobra. Ale wariat. Wariat szalony, nie? No. Jedzie jak porąbany. A gdybym na przykład teraz wyszedł? No, nic ci się nie stanie. Nie? A. Czyli w trakcie koziołkowania możesz wysiąść? Tak, nawet musisz. O Jezus. O nie, jedziemy na zrzut, to nie jest dobry pomysł. A, no nie wiem, 33 graczy zostało w sumie. Pytanie, ilu graczy będzie przy zrzucie? No, on leci prosto na zrzut. No. Patrz, już zrzut leci. Mam nadzieję, że on wie, co to zrzuty i uniknie tego. A co to zrzuty w takim razie? Rozumiem, że jakieś... Nalot. O kurde! To są zrzuty. To jest nalot, a do zrzutu zawsze leci nalot, nie? Ten typ jak się tu kręci, zaraz nas zbombardują. Ej, no patrz, Leon się odzywa, ale nie do nas, nie? Leon, ty się nie kumasz. Nie odzywa się. Ty mnie słyszysz w grze, Paweł? Ja tak, słyszę, oczywiście, że tak. On się nie odzywa. Where's Leon? There's the car. O nie, auto jedzie auto, jedzie auto, jedzie auto! Faktycznie. Wyszedł. Kurde. Jedź. On może nas szybko zabić w ten sposób, czy nie? Run. Trafimy go chyba. To jest jeden typo tylko. Jeden typo, tak. Drugi! Kładę się na ziemi. Wyskakuj, strzelaj. Połóż się na... Kurde. Strzelaj do mnie. O.
Paweł, naprawdę zabiłeś mnie. Co? Jeszcze raz? Co powiedziałeś? Że zabiłem cię? Nie mogę cię zabić, przecież powiedziałeś. Wow! SMS-ka! Pozdrawiam was, chłopaki, i Bladiego też, Paweł. Please, dzięki, pozdrawiam. Tak, grałem dzisiaj w Titanfall, dokładnie. Nie pykło. To co się stało w końcu? Ja się zastrzeliłem? Kto cię zastrzelił? Halo? Jestem łazą spokoju. Jestem łazą spokoju. Jak tam przyjemnie się gra? Wiesz, że mnie zabiłeś. Ale powiedziałeś, że nie mogę cię zabić. Mówiłem ci, że możesz, oczywiście, że możesz. Tak? Mówiłem. Aha. Dobra. Okej, okay, no usłyszałem, że powiedziałeś, nie możesz cię zabić. Okej. Okay. Nigdy tak... Nie? Albo to może było dzisiaj w Titanfallu. Następnym razem jak się strzelamy, okay. Paweł, to ty też się strzelaj. Nie ma sensu się chować, nie ma przestrzeni. Strzelałem! Na trzech. I żeś mi wskoczył i w łydkę cię zabiłem. Bo ja leżałem i strzelałem. No, samochód chyba. Nie, bo ja... Nie, no gościu tam wyskoczył właśnie. Jesteś w lobby już? Czekaj, jeszcze nie. Także tam wyskoczył. A ty zostałeś? No tak chwilę zostałem, bo nie odzywałeś się, zastanawiam się o co chodzi. No więc położyłeś mi się i tam kostkę ci zahaczyłem przypadkową. Ja wiem. Domyślam się. Domyślam się, że to niespecjalnie. A nie, pytam się dzisiaj? Teraz nie pamiętam. Muszę to się sprawdzić na tym, na nagraniu. Dobrze, możesz mnie, że tak powiem, puścić. A ja to Admiros nie gra z nami? Nie. Admiros ma problemy dzisiaj z internetem. Wiesz? No, wiem o co chodzi. On chyba reinstalację systemu coś tam robił, tak mi się kojarzy. Nie wiem, czy on dziesiątki nie zainstalował czasami, trzeba zapytać. Bo jak dziesiątkę zainstalował, to faktycznie z pingami później są problemy. Tak to wygląda. Nie, on tam ma ten... Akcept. Coś innego, kończy mu się chyba, wiesz. Aha, tak. Dobra, okej, w ten sposób. Czasami też tak bywa, niestety. No jak mogłeś, no proszę was, to przypadkowo go zabiłem. Nie szukaj tu. Co się wyłonił mi się. Nogami mi w karabin kopał, no. Było dobrze. Ja tam było... przyczajony tygrys, mówię, poszczelam troszeczkę. A tu przed lufą dosłownie jego kostka. A to, że to była pięta Achilles, a to go zabiłem, no. No. Wiesz co? Gdzie mam kartkę i długopis? Nie masz tej kartki długopisu. A czemu co chciałeś zrobić? A coś zapisać. W której minucie cię zabiłem? A ile razy cię zabiłem? Dobra, Paweł. Grzejemy kolejny meczek. Tak jest, kolejny meczek. Bardzo ładnie. Sporo tych graczy, trzeba przyznać. No, to po polsku. Bo mi to po polsku nawija, nie? A skąd słyszałeś tego? Nie, nie słyszałem. No nie wiem, czy to w grze, czy co. Nie słyszałem, żeby ktoś po polsku nawijał. Dziwnie. To ja tylko tego słyszę? No nie wiem, no mówi, że po polsku ktoś nawija, ale tego nie słyszałem. Nie słyszę. A, dobra. O nie, sponiewierało nas troszkę. Czekam. Dobra, widzisz miasto? Miasto? O, widzę miasto, dobra. Widzisz mnie? Nie wiem, który to jesteś ty, ale widzę dużo strzałek. Lecą do miasta. A, żółty, ty jesteś żółty pewnie, nie? Lecę do miasta, nie wiem jaki jestem. Bo... To jest żółty chyba. Ja jestem już nad miastem, już prawie ląduję, nie? Może jesteśmy po prostu w jednej drużynie tam. O nie, ludzie tu wylądowali też. Kurde, ja wbiłem się na dach. Niepotrzebnie, no ale dobra. Zpanikowałem. Okej, okay. O kurde. Coś stało. No bo ja jestem teraz po drugiej stronie. Murka. A, dobra, jest okej, przejście. Idę do ciebie. Uważaj, bo to jakiś ty pobiega. O, fuck, to żółty, to nie byłeś ty. To był ktoś inny. O, mam granat. O, widzisz, jak ładnie. Będę mógł się rozdupcyć, jeżeli coś pójdzie nie tak. Pomysł. Dobra. Mam strzelbę. Może się przydać. Co to jest? Mam pistolet to też chyba. Tam. Dobra, już idę. Dasz radę, paus. Nie mam plecaka, kurde. Ani plecaka. Mamy auto. Nie mam. Więc nie widzę. Widzę mamy towarzystwo plecy. Chyba. Nic nie widzę, kurde! Zabijają was? Tak. Bardzo? Tak. Nie żyjesz?
Ja żyję, ale krwawie. Niezły młyn, to lecz się. Jak się rzuca granat? Ty pobiegniemy. O fuck! Kurde. Bez sensu. Ja chciałem rzucić granat, on się akurat wychylił. No wiem, wiem. Rany. Nie żyję. Upadłem. To była bardzo szybka śmierć. Liczyliście, ile czasu żyłem, czy nie? Szaleństwo. Szaleństwo po prostu. Oh my god. Oh. Tam. Dobra, moim czwartym meczu może być lepiej. Nie, to który to będzie mecz dzisiaj? Czwarty chyba mój, nie? Meczyk. Czy który? W sumie nie wiem. O nie! Może się uda. Jak ja jeszcze żyję? To jest niemożliwe. Zabiłeś kogoś? Zaatakował cię, mówisz? Przeżyłeś? Co? Chyba 4 osoby do mnie waliły, a ja nic nie. Wariat, normalnie wariat. No ładnie. Z pewnością macie rację. Dzisiaj jestem królem, ale... No, ale szybko nas... Wiecie, uczę się, jeszcze się uczę, jeszcze się uczę. Jeszcze się uczę. Minuta 17, dzięki wielkie. Piesełku. Minuta 17 to jest długo. 10 sekund? Niemożliwe. Minuty przynajmniej. Jeszcze przynajmniej parę sekund spadałem. To przynajmniej idzie jak na razie, nie, Paweł? Nie, bardzo dobrze idzie. Ma lipy. Świetnie. Żyjesz czy umarłeś? Już nie żyję. A, dobra. Już idę do menu. Macie rację, muszę poćwiczyć. No szczególnie dzisiaj zainstalowałem... Dzisiaj zainstalowałem grę dopiero, także wiecie. Ile kosztuje ta gra? Za pro? W opisie macie link, tam możecie sprawdzić. Już, przyjmuję. Przyjąłem. Świetnie. O nie, dwójki jakie są długie. Nie, nie będziemy tyle czekać, idziemy na piątki. No, faktycznie. Muszę kliknąć cancel, czy... Tak. Pisałem ci za pro. Cancel właściwie. Dobra. Masz dużo pozdrowień. O, 485, bardzo dobrze. Pięknie. Troszkę lepiej. Jestem pewien, że każdy na początku lamił. Dobrze na micie. No tak, oczywiście, że tak, masz rację. Jest okej. Okay. No, donajcie. Nie, no podejrzewam... Nie wiem, co tam jest napisane, zupełnie. Podejrzewam, że bardzo za jakiś czas się ogarnę, z tym miał problemu. Weźcie koniec widzów do lobby w następnym meczu, teraz to ten moment, w którym czaty piszczą. Piszą, no. Steam Link. Aha, tak. Nie piszczą. Piszczą? Piszą. Dzięki za donate, nard. W GTA na pewno też gdzieś tam piszczą. Lamiłem przez na początku. Nie. Wiecie, dopiero zainstalowałem grę, także nie, nie jestem w stanie jeszcze... Nie, musi trochę się wdrożyć, to nie będzie fajnie. Nie, ja też muszę... Nie, właśnie mówię tutaj na czatach, że muszę się troszkę wdrożyć. Dzisiaj instalowałem grę dopiero, także... No, Paweł jeszcze na spokojnie. Dzisiaj kupiłem grę, o może w ten sposób. Dzisiaj kupiłem grę i dopiero zainstalowałem ją, także... Aha. No. Gdzieś tam jeszcze muszę poćwiczyć troszeczkę taktyki. Poznać. No. Media był, jak tam idzie składanie komputera nowego? Różowa siła? Z nami? Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że będzie już niedługo. Wiesz, we trójkę będzie jeszcze ciekawiej, nie? No tak, wiadomo. Będziemy mieli większe szanse, będziemy mogli się dogadać. Oni teraz troszkę za szybko rushowali, wiesz, wydaje mi się. Bo wzięli samochód i od razu pojechali w miasto, więc... Czy ktoś jeszcze dojdzie? Być może diabeł. Tak, ty grach jesteś, sam powinien działać. Jak mu się uda. Ten jak mu się uda złożyć komputer. Bo teraz dzisiaj składa komputer niestety, także troszkę czasu mu zejdzie. No ale zimno, że jeszcze nie podłączamy. No. Czy rozmawiasz z diabłem, czy mi się wydaje? Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy będzie koniec live'a. Dzisiaj zaczęliśmy o 20, także troszeczkę później niż zwykle. Tańczy z granatem? Tak, dzisiaj tańczymy z granatem. Wersja, cały czas czytam czaty. Czytaj czaty, jak nie grasz. A co ja teraz robię? Komu odpowiadam na pytania? Plaka, bo rozmawiam teraz z diabłem, także podejrzewam, że za jakąś chwilę może się też diabeł pojawić. Zobaczymy. Okej. Okay. No by się udało. Miał problem z procesorem, także już tam zamówił części, pozmieniał. Teraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiecie, to nie jest taka prosta sprawa, zainstalować wszystko
aktualizacje sterowników, nie sterowników, wszystko zawsze trwa. Kolejnego live'a z tej gry? Oczywiście, że tak. Nagramy, nagramy, oczywiście, że tak. Wow! SMS-ka! Salia, Paweł, szukaj transportu godnego podziwu typu różowy konik. Wiesz co, to jest bardzo dobry pomysł. Dzięki za donację, pozdrawiam. Oczywiście, że tak, musimy szukać takich transportów, na pewno będzie łatwiej. Wiecie, no, do różowego konika ich nie strzela. Ani kucyka, ani innych rzeczy różowych, to na pewno ich nie będzie strzelał. Oczywiście, że tak. To jest pewne, to jest pewne. No, to jest chyba plaga. Halo? No. Jestem z powrotem. No, gdzie ty jesteś? A, ten z diabłem. Dobra, teraz. No. O kurde. Gdzie lecisz? No właśnie. Na stację paliw. Budynek z dwoma daszkami. Co jest grane? Czemu nie mogę ten? O, teraz mogę sterować, w końcu. Dobra, przez chwilę nie mogłem sterować postacią, niestety. To jest chyba ty, tak mi się wydaje. Czy ty na stacji lądujesz? Ej, słyszałeś to? Wyłącz ten spadochron? Nie. No centralnie ktoś wbija mnie, troluje, no zaraz nie wiem, o co chodzi. Nic nie słyszałem takiego. Lądowałeś obok mnie. Wiem, wiem. Naprawdę nie słyszałeś? Wyłącz ten spadochron? Nie, naprawdę nie słyszałem. To kto do mnie nawija? Ja nie ogarniam, co się dzieje, nie? Po prostu może słyszę takie różne głosy. Nie, o, bierz sobie karabin, no. Ja ci rzucałem moje, jeszcze trzymaj. Przeładuj, przeładuj mi się jak... A maczeta, przyda się maczeta, nóż, tam chrzanić nóż. Maczeta, człowieku. Po co mi nóż? Po co ci w ogóle nóż i maczeta? To są... Nie, no co ty, maczeta się przyda, maczeta się przyda. Masz karabin. Nie, maczeta się może przydać, wiesz? Masz karabin, Paweł. No dobra, ale to może... Masz tu hełm, chodź. O, hełm i masz. I plecak też tutaj jest. O, pistolet jeszcze znalazłem, elegancko. Gdzie masz hełm? Tu? Leży. Tu, dobra. Okej. Okay. Ty jesteś jednak ekspert, nie? Ekspert. Ekspert dżentelmena. No. Dobra, gdzie jest nasza grupa? Okej. Okay. I teraz jest nasza grupa, nie mam żadnego pojęcia. Czekaj. Czy oni żyją? Żyją. To jest połowa sukcesu. Czemu otwierasz te drzwi? Zobaczyć, co jest za nimi, Paweł. Dobra, musimy iść sobie stąd, na W. Dobra, na W, tak? Okej, czyli przez tamte drzwi lecimy, okej. Hops, pierwszy lecisz. Już małymi odstępami trzeba by biec. Po wojskowemu. Okej. Okay. Ja, wy tego nie słyszeliście? No właśnie, ja nie słyszałem kompletnie nic. Ciekawe. Niech czaty dają znać. U ciebie. Ja to słyszę. Czekaj, tam jakaś postać nasza chyba. Nasz człowiek gdzieś tam daleko. Kurde, do miasta biegniesz, zaraz giniemy. Rozprują naszą, jak nas małe, jak małe kaczuszki. Najwyżej. Najwyżej. Biegnie, to nas gaz zabije, także wiesz. Musimy się ruszać, prawda? Dobra. Naprawdę mam wrażenie, tu masz cały czas lepsze buty, nie? Tak. Od samego startu masz lepsze buty, nie? Czyli faktycznie. Nie od startu, znalazłem je. Nie mam coś takiego. Myślałem. Znowu ktoś powiedział, słyszałem. No poważnie, no coś mi tutaj wieńczy, nie? Czekaj, chcę buty wziąć. Weź sobie buty. Kurde! Dobra, to nie. Nie znamy się, strzelałem, ale trzeba się wychylić i pomóc. Chodź. Na team fighta, Paweł. Ja bym proponował poczekać, aż się wybiją i wtedy wejść do reszty. Paweł, to nie gra, nie polega na czekaniu, dawaj. Do naszych strzelają. A, do naszych, dobra, tym, już wychodzę, już wysuwam się. Ale nie widzę, gdzie jest przeciwnik. Niech dojdzie, oni strzelają w ogóle. Ja widziałem, już tam biegnę. Dobra, biegnę za tobą. A ten już nie żyje, tak? Ja pierdzielę, są zgrane w ogóle. Dobra. Dobra, chyba ich załatwili. No jeden nasz padł. A, aha, był więcej. Właśnie teraz, no. Paweł, to trzeba ogarnąć. Ogarnąć, co się dzieje, bo... Dobra, weźmy tutaj. O, ty plecy! Bo... Dobra. Oh fuck!
Dobrze, że przekazałeś informację, Paweł. Chowaj się. Chowaj się, biegnij dalej, ja go zaskoczę. Ratował jeszcze jedną, nie? Krwawie! Ja patrzę w drugą stronę, żeby nas nie zaskoczyli. Ale z tej strony jeszcze jeden miał biec, nie? Dobra, lecz się, Paweł, na ku. Mi tu nie padł z wykrwawiania. Chodź do budynku. Okay. Chodź. Dobra, biegam. Na górę. Na górę? Okej. Okay. Za nami na górę, tak, tam jest nasz ziomek. Biegnij. Biegnij. Idę. Do samej góry. Czekaj. Do samej góry biegnij. Ale słyszę jakieś kroki cały czas. Ojej, no, i moje. No nie wiem. On co, na dachu biega? Niemożliwe. Biegnij! Ty mu się zatrzymałeś. On już wyskoczył na dół i wziął auto. A musimy uciec przez jeszcze jednym, bo jeszcze jeden z nami się strzela. Czekaj, ja muszę się opatulić. Dobra, spoko. Może nas poczekać. Ostro mi pojechał. Połóż się, weź sobie na Y, apteczkę masz. Ja pan, aha, na Y mówisz najlepiej? Na Y masz apteczkę, tak. Dobra. Duża apteczka. I rozglądaj się dużo. Jak ktoś będzie, to mów. Wiesz co, apteczka mi nie działa. Chyba nie ma apteczki. To weź do ekwipunku. No. Kliknij prawym i spróbuj użyć po prostu ręcznie. Na tabie masz ekwipunek, nie? No tak, ale tu nie mam coś takiego. Nie masz apteczki? Y. Apteczka. W drugim rogu. Nie mam. Nie ma jej. Może już wykorzystałeś. Może już wykorzystam, no. Ale bandaże mogę jeszcze używać. Bandażuj się. Także krok po kroczku i będzie dobrze. Manipę. Już jak masz ten drugi zaskoczył. Już masz bandaże? Renifer 3000. Rzucam ci rzeczy do shredowania. Okej. Okay. Shreduj i lecz. Renifer 3000, dzięki za donację. Na pewno Eurotrack się pojawi prędzej czy później, także spokojnie. Shredujesz sobie? Shredder. Szedłem piętro niżej i zbieram rzeczy, jakby co. Shred. Czekaj, to nie to. Craftujemy. Dobra, Paweł, za chwilę trzeba uciekać, więc musisz to zrobić szybko. Dobra, już. Czekaj. Plus jeden bandażyk, tak zrobimy sobie? Co to mi się wydaje? No, zrób sobie więcej. Okay. Widać. Chwila, to jest scrap cloth, okej. Okay. Ale coś jeszcze do tego potrzebuję, do craftingu, nie? Do tego. Dawaj, bo on czeka na nas. Chodź, Paweł. Zbiegaj na dół. Chwila, już. No, biegniesz? Dobra, już czekaj, już wstaję, już kurde. Co jest grane? Kto mi się wstawa o tym, dobra. Powinien już klawisze z nerwów. Paweł, zbiegaj na dół i wsiadamy do autka. Znalazłeś schody? Tak, idę. Na sam dół zbiegam. Jestem na sam dole, okej. Biegniesz do mnie i uciekamy. Jestem za tobą, zaraz. O kurde, a tu jest jakiś... Jezu, te drzwi. Spoko, to jest nasze auto, Paweł. Dobra, już jestem. Okej, okay. Let's go. Dobra. Chodź, Paweł. Jedziemy! Masakra! Dobrze. Co jest grane? A mogę tutaj na przykład się bandażować jeszcze w aucie? Nie. Tylko jak stoimy w miejscu. Jak jesteśmy w ruchu, to nie możesz. Aha, bez sensu. Jak siedzę z tyłu, no. To mógłbym. No, mógłbyś. Fajnie. Coś strzelało do nas. Dostałem. To już będzie montował. W regu mam tylko wariata kierowcę, nie? No. Strzelasz? Czekaj, bo nie widzę gościa. A tam jest. No, kurde, bo zabiję swojego. Dostałem. Jest drugi był. Gdzie jest drugi? No ten nasz ma 7 tych flagów. No z tej strony budynku co ja leżę. Gdzieś tam był, nie? No, kasku nie założyłem. No nie widzę. Albo dostałem w kask. Ktoś tam postrzelał. Ja nie widzę nawet, skąd strzelają. Taki zbunkrowany koleś. Musisz słuchać. A, tam, kurde! O ja pierdzielę. Też padł. Drugi też padł. Co mam robić? Co mam robić? Powiedz mi, co mam robić. O, tam jest. Bieraj, pan. Bieraj. Umieraj. Krwawie! Ej, słyszeliście to na obiad, hehe? O, dobra, leżę. Słyszałeś? Nie słyszałem. Nie ogarnia mnie. Nie wiem, co się dzieje.
Na obiad ktoś powiedział, hehe. No, może bym do ciebie bezpośrednio mówił, może tak być, że ktoś do ciebie bezpośrednio mówił? Doria szeptu. Czy to mi ktoś szepty wysyła po prostu? Da się voice'owe szepty wysyłać komuś? No właśnie nie wiem. Chyba się da na tym serwerze. Okej, okay. Wychodzę do menu, za chwilę będę w menu, poczekaj. Okej, okay, wywaliło grę. Teraz jeszcze raz muszę włączyć grę. Wywaliło ją całkowicie. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. No kto to widział? Jak możecie do mnie strzelać? Proszę was. Okej. Okay. Już startujemy. Mówicie, że ktoś troluje na tym spiku, tylko nie wiem jak to robi, nie? Myślisz? Na tym spiku, no, że tak. To jest ten? A nie ten? Tak, ci wysyła jakieś szepty z, na tym spiku. Aha. Głosowe, bankowo. No to są chwila, dwa słowa, nie? Przychodzą. Dobra, gramy? Czy ty czekaj, jeszcze żyjesz? Włączam grę. A, żyjesz. Załączam. Oczywiście się wykrzaczyła. A, bo ty wyszedłeś cię z... Ale zabili cię, czy co? Zabili mnie, a później wywaliło no, grę. No, czasami się wykrzacza, jak zdarza się. Dobra. Chwilka. Zaraz będzie. No, przyspieszymy. A, znowu przyszedł, nie? Zaparowa. Ty masz admina, no nie? Mhm. No co? A, może mu też pana? A kto to robi? 6124 game, na dole admin. Zapraszam, kto chętny do gry. Taki jest pokój. O, uciekł, wyszedł z serwera teraz. Wyszedł już? Dobra. Tak. Nie, no da się na pewno gdzieś tu ustawić. No co to w ogóle jest za serwer? Nigdy czegoś takiego nie było, nie? A co, na tym spiku mówisz, że to takie coś? To nie wiedziałem. No mówię ci, wysyła mi szepty na tym spiku, nie? Mhm. Szepty głosowe. Dobra. Jestem w grze już, jakby co? Możesz wysłać zaproszenie, dobra. Możemy zaczynać. Wróż mi to, Paweł, powróż mi. Nie. Możemy? Dobra, wysyłam ci zabro. Dobra. Ustawiłem sobie automatycznie odmawianie szeptów. Ciekawe, czy zadziała. Typ, nie? Wchodzi na serwer na chwilę, wysyła mi szept i ucieka, nie? Aha. Serwer. Wyłącza się. Na każdym serwerze tak jest? No nie wiem, czy na każdym, bo są rangi youtuber, które mają zablokowane takie rzeczy pewnie. My przynajmniej do tej pory tak nie mieliśmy. Nikt nie mógł do nas. Nie mieliśmy... Zobaczymy. Jak jakby coś się działo, to mów jeszcze. Na razie zablokowałem, zobaczymy, nie? Też już nie wejdzie. Ktoś się na czacie pyta, czy masz Trojana. Zastanawiam się, czy ta osoba nie robi śmieszków. Wiesz? Jedna osoba pyta, czy masz Trojana na czacie, więc podejrzewam, że... Może wie, co się dzieje. No, przezabawne, przezabawne po prostu. Przezabawne. No po prostu słyszysz różne myśli, no proszę cię, no przyznaj się, że coś wziąłeś i tyle. No, głosy, nie. Nie wiem, w Bindy Disconnected. Dwójki. Serio? Tak, i wrzuciło grę. Gry. Tak. O nie, mnie wbiło do gry. Fajnie. Ale psikus. Drugi raz w ciągu minuty wyrzuciło, super. Nie. Zdarza się i tak. Dobra. No czasem się zdarza. Podobno. Nie mam psa. Paweł, powiedz teraz, co czytają. No, mówisz, że odpalasz z powrotem, to ja wracam do menu. Tak, odpalam. Jak mogę powiedzieć, co czytają? Nie wiem, co czytacie. Kurde. A że tak padliśmy, nie? No, duchy są u ciebie, podobno. No. Okej, wchodzę. Pancer Grach podobno cię troluje. Taką informację dostałem teraz na czacie. No. Dobra, jestem w grze już, w menu. No. Już ci wysyłam zapkę.
Sławki i Zars, znaczy Tornado. Kto mnie troluje na TeamSpeaku, nie? Tylko, że wiesz. Znaczy teraz już zablokowałem, bo widziałem, że przyszedł, że odrzucony. A, ty nie jesteś w... Dobra, invite. Już. Przyjąłem. I już leci. Dobra. Odcineczek z mamą zobaczymy jeszcze. Podejrzewam, że w tym tygodniu na pewno jeden będzie odcinek. A jeżeli chodzi o Q&A, w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. Teraz gdzieś tam planujemy zrobić GTA. Fajna gra, podoba mi się H1Z1. Kwestia tylko taka, że no trzeba poćwiczyć. Na początku bardzo słabo człowiek widzi, to trzeba przyznać. Niestety, bez bicia przyznaję. No i teraz kolejeczka. No kolejeczka znowu niestety. Na spokojnie. Pełny luzik. Ale ta runda już była całkiem spoko, mieliśmy ogarniętego typa w teamie. W ogóle on zabijał wszystkich przecież. Mhm. On strzelał, porąbane, nie? No, szaleniec, wariant. Teraz wyskoczył z auta, jeszcze rozpędzony, jedzie tutaj, no. Tutaj wyskakuje i zaczyna strzelać, normalnie wariat jeden. Bez niczego. Sławeczki są za jakieś 400 zł, niecałe chyba, 300 coś. Ja bym nie może tego, odpalić chłodzenia do procesora. Chyba faska. No już jest 253, dobra. Już jesteśmy coraz bliżej na liście, o oni nie widzą, który jest, ktoś jesteśmy w kolejce. Przysłaniam. Niestety. Ile dam za grę? Niewiele, gdzieś w okolicach 40-50 zł. Link masz w opisie. Ogólnie gra kosztuje 20 euro, także już dobry deal. Tutaj. Już mu hula komputer, wiesz? Tak, już działa, to dobrze. No i naprawdę myślicie, że ten ziomek, co udaje Izaka na czacie, to Izak? Paweł! No? Traciłem wiarę w czaty. Czemu? Jak oni się mogą tak łatwo dać nabrać? A co, ktoś się przebrał za Izaka i udaje Izaka? Tak, jeszcze w nazwie konta ma XD wpisane, a i tak myślą, że to Izak. Aha. Ogarniasz? No to nieźle. To nieźle. Nie, proszę was, słuchajcie. Jeśli chodzi o większych youtuberów, bardzo ważna informacja. Zawsze za nickiem jest taka, jak to się nazywa, taki ptaszek? Taki ptaszek. Znaczek, taki ptaszek, taki znaczek. To znaczy, że ta osoba jest zweryfikowana. Osoby powyżej 100 tysięcy chyba subskrypcji są zawsze zweryfikowane i jeżeli znacie youtubera, który ma powyżej 100 tysięcy, to jest zweryfikowany. Jak ktoś się podaje za niego, no to widzicie, że to nie jest osoba zweryfikowana, to nie jest on. Prosta sprawa. Zresztą to łatwo sprawdzić, wystarczy wejść na kanał, nie? Zobaczyć odcinki, zobaczyć subskrypcje. Byk, dobra. Chociaż wiesz, przy większych czatach czasami ciężko w ogóle nakierować na osobę, nie? Czat się szybko przesuwa, tylko widzisz imię Izak i o kurczę, to pewnie on. No. Tak jak mówisz, Paweł. Tak jak mówisz. Dobrze ogarnąłeś ten temat, rozwinąłeś go wyśmienicie, opowiedziałeś wszystko, co było do opowiedzenia. Chodź tutaj. Może to podejść? Halo? Ten samolot masz. Odleciałem. O, dobra. Udało się.